Pragniemy tylko nawiązać z wami kontakt. Jak? Dobra, siema, widzicie, z wami się tak niespecyficznie witam dzisiaj, znaczy tak niespotykanie z samochodu, no bo na dworze jest po prostu chmara komarów. Jesteśmy akurat przy opuszczonej wiosce, w której ja byłem przed laty, byłem tutaj kiedyś, ale nie robiłem tutaj badania paranormalnego, a z tego co mi się obiło o uszy, dzieją się tu bardzo dziwne rzeczy w tym miejscu. Jeżeli byście chcieli zobaczyć ten poprzedni odcinek z tego miejsca, taki normalny, który tutaj nagrywałem, to gdzieś wam się tutaj wyświetli. Co ja mogę wam dodać? No jestem z Pawłem tutaj, będziecie jego link mieli w opisie, z Urbex Forgotten by Time. Ogólnie osada ta powstała w XIX wieku jako folwark. Po wojnie, z tego co wiem, mieszkało tutaj około 10 rodzin. Ostatnia osoba zmarła w 2019 roku i od tego momentu ta miejscowość jest po prostu opuszczona. Jest bardzo niezwykle klimatycznie tutaj, już nie mogę się doczekać, aż tam wyjdziemy i sprawdzimy to miejsce. Więc widzimy się już w tej wsi. Dobrze, że nie padało, nie? Już jakieś zwierzęta. To jest ta pozostałość tej szopy. Tu na lewo masz pierwszy dom, ale on jest w najgorszym stanie. On został prawdopodobnie opuszczony jako pierwszy tutaj, nie? Ten dom. Paweł, musisz uważać na te studnie, nie? No właśnie. No raczej tu nie będą, bo one to jest główna droga, ale... Gdyby tu tym autem podjechać. A wjechałbyś tu? No dobra, teraz to wygląda. O, jest pierwszy dom. Taki w miarę już dobrze... Znaczy dobrze, no w miarę dobrze jak na te... I są te pasieki nowe, widzisz? Są otwarte. Te schody to nie wyglądają to dobrze. Jakiś pies jeszcze został. Zbadamy to. Możemy tu już zacząć. Widzicie, jesteśmy w pierwszym opuszczonym domu w tej, no wsi, w tej osadzie opuszczonej. Już tutaj kiedyś byłem, dawno temu. Ale nie badałem tego miejsca pod kątem zjawisk paranormalnych. A miejsce, wydaje mi się, ma potencjał. To też tak niepewnie można chodzić, bo ja widzę, że ten... widzicie, jak to tutaj wygląda wszystko. Ta podłoga.
No trochę spróchniałe są takie. No właśnie, tu z tej strony. Niezbyt co wygląda, patrz jak pęknięte to jest do góry. Widzicie, odpalam SLS-a, zobaczymy, czy coś tutaj mamy. Jakieś postacie. Jeżeli jesteś tutaj, to proszę stań przede mną. Czy mógłbyś stanąć przede mną? Paweł, jak tam na Gustubie? Nic nie ma, ani jednego słowa na razie. Jak się czujesz? No. Ja się czuję bardzo dobrze. Z kim rozmawiam? Paweł, ja w tamtym pomieszczeniu, to ja tutaj będę. Informacji dnia. To nie, to raczej radę było. Pytanie, czy ten, czy tu mieszkała? On z nim. Czy mieszkała? Powiedziała mnie. No to możliwe, że w innym domie, bo to teraz jeszcze gości. Kim jesteś? Kogo mam zostawić? Kto się do nas używa? Tera! Tera albo Vera? Kim ona jest? Szantaż gazu. Szantaż gazu? To nie, to raczej radę, bo łączy coś z gazem. No, widzicie, tu mamy przebicie radiowe. Czy jest tutaj ktoś z nami? Jeżeli jesteś, to proszę powiedz coś do nas. Tutaj tereny. Bo tutaj kiedyś te tereny należały do Niemiec. Po wojnie ci tutaj pracowici mieszkańcy zostali wysiedleni stąd. No i wiadomo, na ich miejsce przyszli Polacy. I tak wiesz co, Paweł, ja nie wiem, czy tutaj drążyć, czy idziemy w kolejny dom może, bo mi się wydaje, że ten dom tak... Możemy iść do kolejnego domu. Bo tutaj nie czuję jakiejś takiej zmożonej, jakiejś takiej energii, nie? Mamy tam jeszcze kolejne domy. Jeszcze są kolejne. Mi się wydaje, że w tamtym może być ciekawiej. Patrzcie, ile tego lata. Dziadostwa. Strasznie.
Patrzcie, taka osada w środku lasu. Opuszczona. O, już jakieś zwierzę. Tu mamy kolejne. Tu, ja nie wiem czy to jest ten dom, czy jeszcze był inny. Chyba inny to był, to nie był ten. Bo tam tego było jakieś... A chyba szło wejście jeszcze do jednego, tak, nie? Tak, tam było lepsze wejście. Widzimy zarośnięty cały. Tu musimy iść w prawo. I tu gdzieś będzie na prawo wejście chyba. Wioska została opuszczona przez mieszkańców. Tak szablownicy pomalutku rozkładali tu tą wioskę. Nawet ostatnio żyjąca tutaj mieszkanka. Zmala w którym? W 2019. W 2019. To jeszcze cały czas tutaj przyjeżdżali szablownicy i po prostu rozkładali to, co pozostało. Gdzieś tu powinno się skręcać. Chyba, że jeszcze dalej? Nie. Nie. Tam jest. Nie, tam, tu, tu jest, tu jest Dawid. Typowe Silent Hill polskie. Tam były jeszcze inne. Mi się wydaje, że te dwa domy to były takie główne, co tak... To jakieś szopy pewnie będą. Tu Paweł, widzisz? Tu jest wejście. Ale ten, to nie było tak zawalone. Ale to nie było zawalone, to już widać, że... Straszne. To puszczę mi kula, wiesz, i to już było też w takim stanie, że... Jak widzicie... Masakra. Co ja wam chciałem powiedzieć? Ja tutaj byłem, jak już wspominałem, jakiś czas temu. I możecie mój poprzedni film gdzieś wam się teraz u góry wyświetlić, zobaczyć w jakim stanie ten dom tutaj był, jak ja tutaj ostatnim razem byłem. Tutaj wszystko było praktycznie dobrze zachowane, nie? To jest niemożliwe, żeby to tak szybko rypnęło. Jesteś tutaj z nami? Posrane, posrane, jak to wygląda w ogóle? No pożar, to jest spalone wszystko. Gdzie? Te belki są spalone, wiesz? Tu też. No tak jakby ktoś podpalił. Coś gruży. Co jest, Paweł? Słyszałem coś. Jasny gwint. Patrzcie, tu owadów mi na to. Nie wiem. Ubora tu musiało być, wiesz? Ubora, no to się też trzymie, bo teraz wszystko widzisz tak do porządku zrobione. Kiedyś tak ludzie mieli, nie? Że przy... Przy tym, to, przy samym domu właśnie były te... Słyszałem, że tak jak... Nie wiem. Dziwne to. To załącz teraz te zwykłego głosyba, a ja załączę tego boksa. Na zmianę. Odporny. Odporny. Na co jesteś odporny? Czy jest z nami tutaj ktoś w tym domu i mnie słyszy lub widzi? Proszę, odpowiedz nam. Stara się. Myślę, jak... Wyskań. No po niemiecku było, słyszałeś? No. Chyba. To woda, zobacz, tam ci powiem. Co? Nie wygląda za dobrze. No gówno. Podłoga to tak, nie? No, chyba widzisz, to jest jakieś deski. Nie ma co, wiesz, tu też to patrz, te deski. To możemy wyrunąć.
jest tutaj z nami, to chciałby się z nami skontaktować. Odezwijcie się do nas. Czym jakiś dziadek, nie? Taki no, taki informacyjnie, a to też coś było tam, nie? No. Informacyjnie jakieś. Kto tutaj z nami jest? Proszę, przedstaw nam się. Przychodzimy w pokoju. Czyściec. Bliższy. Bliższy. Kto tutaj jest w tym domu? Czy jest tutaj dawny właściciel? Czemu ten dziadek się przebija? Ten dziadek jest, no. Słyszymy głos starszego mężczyzny. Czy byłeś właścicielem tego domu? Lekceważący. Nie jesteśmy lekceważący do was. Przychodzimy tutaj w pokoju. Pragniemy tylko nawiązać z wami kontakt. Jak? Poprzez takie urządzenie, które kolega tutaj ma w prawej ręce. Jak masz na imię? Dziwne, bardzo dziwne. Dziwne, taki długi, nie? Był to długa odpowiedź. Czy mógłbyś się przedstawić? Ja jestem Dawid, jest ze mną Paweł. W którym roku? Lekarz. My mamy teraz 2022 jest rok. Który rok jest u ciebie? Który rok jest u ciebie? Czy w tym miejscu doszło do tragedii? Czy mógłbyś nam powiedzieć coś więcej? Jak się masz? My się mamy dobrze. A jak ty się masz? Widzisz nas? Psy chyba. Zatrzymaj się. Co? Jakby mi się wydaje, że to psy, że to się zakurbiło, wiesz, Paweł? No my się zatrzymaliśmy, jesteśmy tutaj i chcemy porozmawiać z tobą. Czy mógłbyś albo mogłabyś się z nami skontaktować? Powiedzieć coś? Zatrzymaj się. Kto jest z nami w tym domu? Proszę, przedstaw nam się. Przedstaw nam się, a damy tobie spokój. Pójdziemy sobie stąd. Czy przeszkadzamy tobie? Czy przeszkadzamy tobie? Cisza, no popatrz na cholera. Czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo? Nie. 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 Dziękuję za odpowiedź. W takim razie, czy mogłabyś się przedstawić? Wydaje mi się, że mamy do czynienia z kobietą.
ale mogę się mylić. Za tym logiem. Może leży błąd, wiesz? Jakby za logiem ktoś to, ale nie wiem, to jest. Ciężki klimat. Nie, to chyba te dwa domy tylko takie były, wiesz? Teraz mi się wydaje, że to były te dwa takie, co szło do mnie w miarę wejść. No, miejsce robi klimat. Dzień. Jest teraz noc. Jest noc, teraz mamy noc. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, na jakim zadupie jesteśmy, nie? Tak, widzicie. Pola, no nie wiem, czy to na to będzie widać. Co? Nie, dobra. Padła to okno, nie? Wygląda, jakby się świeciło tam coś. Nie, dobra. A jeszcze nie wyryj. No, ale ten dom wygląda jak z horroru, kurwa. Tak. Tam jeszcze fajnie, no. Tu uważać, bo tu studnia, żeby nie studnia się nie spieprzyć. Kiedyś też tak było, jak ja tu wchodziłem. No to tam też chyba chodzi dalej, bo tu... Patrzcie, drzewa mam już. To co, tutaj coś... No, spróbujemy. Jest tutaj ktoś z nami? No to już strzela coś. Czy ktoś mnie słyszy? Takie cisze są najgorsze, bo to potem możesz się naskizować tylko, nie? Ciężko tu gdzieś się poruszy, tu już z drzewa rosną wszystko ludzie, wiecie? Jest jeszcze ten, widzę była. Słyszałem, jak ktoś chodził. Tak. Cały czas słyszałem, jak ktoś chodził. Kurwa. To jeszcze jakieś tam, ale też gówno. No nic się nie stało. Ta dwójka milczy też tutaj. Patrzcie, kurwa. Co Paweł, ja myślę, że... To będzie na tyle. Chyba nie zdziałamy tu nic. Miejsce może to tak na tyle stare, że... Gabriela. Gabriela. No, teraz po Gabriela. Czy jest tu z nami Gabriela? Czy byłaś mieszanką tej wsi? Czy byłaś mieszkanką tej wsi? Czy ten księżyc za tymi drzewami, jak to wygląda, tego nie widzicie tam. Masakra.
widzieli się na wioska, wygląda klimatycznie jak z horroru jakiegoś. Jakieś głosy, żeśmy tam mieli, ktoś się tam odzywał. Te komunikacje jakoś ciężko było uzyskać, takiej konkretnej. Ale myślę, że tak odcinek wam się podobał z tego klimatycznego miejsca. I tak napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dajcie jasne. Jasne. Dajcie lajka. Dobra, no jesteśmy już z powrotem. Takie małe podsumowanie teraz zrobimy tego, co tam udało się uchwycić. Powiem wam tak, jestem w szoku. Jestem w szoku po pierwsze z tego względu, w jakim stanie zastaliśmy ten dom, ten drugi dom. Na tym drugim moim filmie będziecie mogli zobaczyć, że on jest po prostu w dobrym stanie. W dobrym stanie technicznym. I bardzo się zdziwiłem z tego powodu. No co mogę powiedzieć, no za dużo nam się tutaj nie udało, nie Paweł, uchwycić, no. No ale myślę, że odcinek i tak jest niezwykle klimatyczny, biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu byliśmy, nie? Byliśmy na totalnym zadupiu, no wokół nic praktycznie nie było. Ludzie tutaj nawet nie mieli bieżącej wody, bo tutaj wodociągi nic nie było podłączone, oni wodę ze studni czerpali. No dobra, no jeżeli wam się podobało, no to standardowo zostawcie łapkę do góry, zasubskrybujcie ten kanał, wpadajcie do kanału Pawła, będziecie mieli link w opisie do tego filmu. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym materiale. Siema.